Drodzy pasażerowie, jako że zauważyłem pewien problem, postanowiłem nagrać ten krótki film i wytłumaczyć, w czym rzecz. Oto jeden z Mercedesów komunikacji miejskiej, których sporo jeździ po szczecińskich ulicach. Chodzi o przycisk otwierania drzwi. Bo niektórzy pasażerowie mają pretensje, że kierowca nie otwiera. A rzecz w tym, że w tych Mercedesach część drzwi jest otwierana przez kierowcę. Na przykład w tym drugie drzwi są otwierane przez kierowcę i nie ma przycisku tutaj na szybach. A trzecie drzwi jest możliwość otworzyć tylko i wyłącznie przyciskiem. I tylko pasażer może to zrobić. Tak samo z wnętrza autobusu. Tu są takie małe przyciski na rurkach bocznych przy drzwiach. I tymi przyciskami się te drzwi otwiera. Naprawdę są sytuacje, kiedy niektórzy mają bardzo rozległe pretensje na ten temat, że kierowca to cham, bo nie otworzył drzwi, dlaczego pan nie otwiera, bo ja muszę biec do tych z przodu. A rzecz w tym, że to nie zależy od złośliwości, tylko po prostu my nie mamy tam fizycznej możliwości otworzyć tych drzwi, których nie możemy otworzyć. Także bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.